Dzień dobry, wracam po takiej dłuższej chorobowej przerwie. Niestety, ale na kilka dni mnie całkowicie rozłożyło, usidliło w domu, więc zrobiło się trochę zaległości zarówno na gospodarstwie, jak i też na kanale. Jeśli chodzi o gospodarstwo i koszenie kukurydzy, i koszenie słonecznika, i jeszcze wykopki ziemniaków, bo zaczęliśmy tak naprawdę każdego z nas po kolei zaczęło rozkładać. Więc to wszystko gdzieś tam leży, plus opryski. No i dzisiaj chciałbym zrobić taką krótką prezentację systemów GPS oraz systemu prowadzenia maszyn rolniczych. Gdzieś w następnym z odcinków będzie prezentacja opryskiwacza, który jest zaczepiony zaciągnikiem, chciałem powiedzieć za mną. John Deere'a M732i, który też jest nowym nabytkiem. One przyjechały, że tak powiem, razem w komplecie. Jednak nie chciałem robić tych prezentacji tak hop, siup, od razu, o, jest świeżynka na podwórku, pochwalimy się, będzie fajnie. Z tego względu, że no tak naprawdę bym powiedział tylko i wyłącznie to, co wiedziałem w momencie, kiedy go zamawiałem. I odnośnie jakichś tam opinii, które są z terenu. No, jeśli chodzi o opryskiwacz, dużo nie porobiłem, bo 60 hektarów, ale już mam ten sprzęt chociażby wyczuty na tyle, że po prostu jestem bardziej pewny podczas robienia zabiegów. A co do nawigacji i prowadzenia, już mam takie wnioski, które być może nie były do końca dla mnie jasne przed kupnem tego. Ale jeśli chodzi o systemy nawigacji, nie mówiłem o nich zbyt dużo prędzej. Zawsze gdzieś mówiłem o nich tak w bardziej w odległych planach, ale uważam, że jest to kierunek, który jest kierunkiem dobrym, szczególnie ze względu na to, że no, czynniki produkcji wyskoczyły mocno do góry, że cały czas nas gdzieś się goni za to używanie środków ochrony roślin i tak dalej, i tak dalej. No a takie ręczne prowadzenie maszyn często i gęsto wiąże się z tym, że po prostu nie jest to zbyt dokładne. No i w przypadku gospodarstwa już 100-hektarowego tak naprawdę te korzyści mogą być naprawdę duże. Mamy też te kawałki, które są dość krzywe, kliniaste, krótkie. Więc to na początku był taki argument przeciw, że po co mi to, bo jeżeli mam klinę, no to i tak będę musiał cofać dwa razy, więc no po co mi tutaj nawigacja. Ale no już teraz po prawie 2 miesiącach użytkowania wiem, że to był argument błędny jak dla mnie. Na tych krzywych kawałkach kliniastych ta nawigacja sprawdza się o wiele lepiej niż na tych zupełnie prostych, bo tak naprawdę tam nie ma jakichś większych przeszkód, ale jeśli chodzi o wynik taki ekonomiczny, po jakim czasie może mi się to zwrócić, ja osobiście będę mógł coś powiedzieć za rok. Z tego względu, że każdy ma tutaj inne wyliczenia, każdy ma inne gospodarstwa. Średnio przyjmuje się, że na takim gospodarstwie jest to około kilkunastu tysięcy rocznie, nawet. Dlaczego? Z tego względu, że ograniczamy środki ochrony roślin, ograniczamy ilość nawozów, ograniczamy ilość przejazdów, ograniczamy tak naprawdę koszty amortyzacyjne, tak jak na naszych krótkich kawałkach, często gdzieś tam kliniastych, słupiastych i tak dalej. Chociażby przy siewie, przy siewie przede wszystkim. Za każdym razem musimy jeździć jeden koło drugiego. W przypadku nawigacji tak naprawdę wyjeżdżamy z jednej ścieżki, nie nawracamy się, tylko wjeżdżamy w drugą, więc tutaj zarówno jeśli chodzi o skrzynię, jak i układ zawieszenia, to dostaje po dupie o wiele, wiele mniej, więc w roku może nie jest to zysk widoczny, ale jest widoczny w następnych latach, jeśli chodzi o amortyzację całego sprzętu. No i też przede wszystkim czas. Czas, który tutaj, wiadomo, że nie skrócimy czasu siewu z, nie wiem, hektar będziemy sieli w godzinę, sieliśmy w półtorej. To jest nierealne, ale gdzieś tam te 10 minut można spokojnie na każdym hektarze zaoszczędzić, a w przypadku wielokrotnych upraw siewu, zabiegów, to jest naprawdę ważne. Dobra, ale jeśli chodzi o systemy nawigacji, wzięliśmy tutaj system nawigacji i system prowadzenia z John Deere'a z tego względu, z agrosieci tutaj z Helmna, z tego względu, że przede wszystkim chciałem system, który jest już w pewien sposób sprawdzony, który nie wziął się od stryknięcia palcem, bo tego typu firm też się tutaj dużo na rynku pojawiło. Ja nie mówię, że to jest złe, broń Boże, bo jednak konkurencja to jest zawsze też jakiś pozytywny aspekt, zarówno jeśli chodzi o cenę, jak i możliwość wyboru, ale stwierdziłem, że tutaj biorę
od takiej firmy, która jest już na rynku wiele lat i która nie zniknie, która nie jest firmą jedno- czy dwuosobową, też takich nie neguję, ale no tutaj wiem, że zawsze tą jakąś pomoc dostanę, no i chociażby tutaj w przypadku gdzieś tam uruchomienia i tak dalej też nie było żadnego problemu, jeżeli czegoś nie wiedziałem, no to po prostu dzwoniłem i wszystko było jasne. Co do systemu GPS, mam tutaj go na sygnale bezpłatnym, czyli SF1. Dlaczego nie brałem tego płatnego SF3? Z tego względu, że chciałem przepróbować przede wszystkim ten bezpłatny, żeby wiedzieć, czy potrzebuję tego płatnego. Bo no, jest to dodatkowy koszt, który gdzieś, jakby to powiedzieć, się pojawia, a tutaj nie potrzebuję tak naprawdę dokładności co do 1,5 cm. W zupełności wystarcza, jeżeli będzie to dokładność tam do 5-8 cm, bo widzę, że jest to takie maksymalne odchylenie. Zazwyczaj prowadzi gdzieś tam na 0,2 cm, ale maksymalnie odchyla się do 10-12 cm, więc w przypadku chociażby, nie wiem, maszyn o szerokości 4 metrów praktycznie jest to odsunięcie, które nie jest zauważalne. No a też tutaj nie będziemy, że tak powiem, jeździć zupełnie na styk, więc dla mnie na ten moment jest to w zupełności wystarczalny efekt. No i w przypadku chociażby siewów, które były całkowicie robione na sygnale podstawowym, gdzie robiłem sobie często już tam po dwie ścieżki dalej, nie ma żadnych pustych placy, jak i żadnych nakładek, więc tutaj ten sygnał nam się bez problemu sprawdził. Wiadomo, że w przypadku sygnału SF1, czyli tego bezpłatnego, w momencie, kiedy zapiszemy sobie ścieżki na polu i wrócimy po jakimś czasie, może się okazać, że te ścieżki są przesunięte, więc wtedy tylko i wyłącznie musimy sobie wyrównać za pomocą przycisku, tak żeby wrócić na ten prawidłowy tor. Ale też już kilkukrotnie wracałem na niektóre pola i nie zawsze to się dzieje, więc nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, przynajmniej na teraz. Jeśli chodzi o monitor, autotraka czy antenę, odbiornik, tak naprawdę jest to wszystko do przeniesienia na inny ciągnik. Wiadomo, że jakby to powiedzieć, to może być to tam dla niektórych uciążliwe, ale ja skupiłem się na tym, żeby cały ten zestaw był na ciągniku, który będzie użytkowany najwięcej, i z tego też względu, przepraszam, opryskiwacz przyszedł do case'a. Opryskiwacz jest większy niż ten stary, no ale też tutaj założyłem właśnie na tym jednym ciągniku. Można to oczywiście potem rozbudować, ale jeden ciągnik, który będzie takim ciągnikiem głównym, to ze względu na ESF, renówka będzie głównie ciągnikiem, który będzie na gospodarstwie. Jeśli chodzi o monitor, tutaj mamy podgląd na całość funkcjonalności opryskiwacza, ale możemy mieć pogląd na każdą inną maszynę, którą po prostu będziemy sobie tutaj wprowadzali. Jest to dość rozbudowane, więc nie będę tutaj każdego, że tak powiem, etapu opisywał. Jeśli chodzi o zapis pracy, tak naprawdę jest on robiony na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, co sobie wybierzemy. Możemy robić zapis ręczny, możemy robić zapis na podstawie pracy, no czyli tak jak chociażby tutaj opryskiwacz, to w momencie, kiedy pryskamy poszczególne sekcje, jest to zapisywane na monitorze i potem następnie jest jako zapis pracy, bądź w momencie, kiedy włączymy autotraka. W momencie, kiedy wciskamy przycisk autotraka, od razu na monitorze nam się maluje dana praca. No ja to akurat teraz zacząłem używać w przypadku uprawy, bo jest to wygodniejsze niż po prostu zapis ręczny. No i tym oto sposobem przeszliśmy do systemu prowadzenia autotrak. Tutaj autotrak Universal 300, oczywiście z John Deere'a, kompleksowo. No i jeśli chodzi o system prowadzenia, tak naprawdę dla mnie kiedyś to był taki dodatek do GPS-a. Dodatek, no bo mówię, no GPS to jest przede wszystkim, pokazuje, rozłącza i tym podobne. A tutaj, jeśli chodzi o prowadzenie, zawsze to gdzieś tam uważamy taki dodatek. No, jeżeli ktoś ma dużo rzeczy do ogarniania i tak dalej, spoko. No, ale po co mi to? No i dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam miałem możliwość pojeżdżenia trochę ze znajomymi, czy obok znajomych, którzy pracowali, mówię, kurczę, to jest świetna rzecz. Chociaż wtedy jeszcze nie widziałem, co tak naprawdę ta rzecz mi da. Bo przez te 2 miesiące
Było no, kilka dni, gdzieś tam się pracowało po 12-14 godzin w polu. No i po takim długim czasie pracy, nawet no, w case'ie, który no, już tutaj, jakby to wiedzieć, no, nie jest najnowszym ciągnikiem, ale porównując do starszych ciągników, gdzie naprawdę trzeba tą kierownicą czasami szarpać, no już się porównując do legendarnej 60-tki, gdzie naprawdę aż ręce czasami wyrywało, to przede wszystkim brak jakiegoś takiego mega zmęczenia. Po 14 godzinach pracy często po prostu wracając do domu, to było tylko i wyłącznie klapnięcie twarzą w poduszkę i nic więcej. Tutaj tak naprawdę wróciłem kilka razy i nie czułem, że na tym ciągniku siedziałem aż tak długo, więc to skupienie się, szukanie gdzieś tam ścieżek, patrzenie, czy jadę prosto, czy nie prosto, odbijanie, to, sram to, wam to, to jednak no naprawdę jest masa energii, która jest przez człowieka stracona. I może to nie jest ważne przez jeden dzień, przez dwa, ale już kilkanaście dni, czy kilkadziesiąt dni w roku, kiedy pracujemy, to naprawdę dla naszego zdrowia może być na plus. I może nie jest to jakaś wymierność ekonomiczna, ale naprawdę jeśli chodzi o komfort jazdy jak najbardziej. Co do kierownicy, jest to kierownica na silniku elektrycznym i nie ma jakichś, nie wiem, wielkich hałasów, jak to co niektórzy mówią. I kierownica, która może tutaj tak naprawdę być używana w momencie, kiedy jeździmy nawet pół kilometra na godzinę, czyli w przypadku jakichś tam precyzyjnych siewów czy precyzyjnego wolnego sadzenia, spełni się rewelacyjnie. Co do kierownicy, no jest ona rozłączana przez nas za pomocą szarpnięcia. Jest to ważne, żeby sobie po prostu to wyregulować w trakcie pracy, żeby gdzieś tam przy jakichś wielkich dziurach, przy jakichś bruzdach czy czego, czy innych takich, nie wiem, sytuacjach na polu, po prostu, żeby nam się to nie rozłączało. No bo to może stwarzać jakieś tam potencjalne niebezpieczeństwo, ale nie ma tutaj żadnego problemu. No, obsieliśmy 70 parę hektarów, uprawiliśmy ponad 80, jakieś tam jakieś drobne rzeczy, jakieś talerzowania i tak dalej, i nie rozłączyła się ani razu, no ale czułość tutaj sobie możemy indywidualnie po prostu przestawiać, więc te dwie rzeczy naprawdę super. No i ostatnia rzecz z zestawu, czyli odbiornik Starfire 6000 jest zamocowany na przodzie dachu, w case'ie, na uchwycie, na sztywno, nie ma tam jakichś, nie wiem, drgań, luzów i tym podobne. Nie było do końca miejsca, żeby go dobrze zamocować niżej, przez co jest 5 cm wyżej niż tłumik. No to trzeba gdzieś tam uważać, ale wszędzie do garażów wchodzi bez problemu. No gdzieś tam ewentualnie przy jakichś drzewach i tym podobne trzeba troszeczkę więcej zwrócić uwagi, no ale to też ze względu na dbałość sprzętów innych, no to po prostu trzeba i tak gałęzie obcinać co jakiś czas. Ale co ważne, no tutaj jeśli chodzi o ten bezpłatny sygnał, jest to chyba najbardziej istotne, żeby dobrze usadowić odbiornik, żeby wszystko dobrze skalibrować, żeby dobrze popisywać odległości, no bo tak naprawdę to głównie wyrokuje potem nam działanie i dokładność systemu GPS. No i teraz kwestia najważniejsza, czyli ile za to zapłaciłem, skąd miałem pieniądze i w jakim miejscu je nakradłem. Czyli takie trzy podstawowe rzeczy, które interesują większość Polaków, ale na poważnie. Jeśli chodzi o ceny, w ostatnim roku one praktycznie zwariowały i to na każdym rynku. Jeśli chodzi o rynek nawozów, środków ochrony roślin, rynek stali, drewna, maszyn i urządzeń, no to po prostu jest jedno wielkie kombo. I dzisiaj coś kosztuje 10 zł, jutro będzie kosztowało 15, więc takie indywidualne wyceny po prostu trzeba najlepiej robić samemu. No bo też od tego, jaki osprzęt wybierzemy, jaki sprzęt już mamy, po prostu w dużej części zależy koszt finalny. I to, co ja wybrałem, można zrobić w o wiele prostszej wersji, ale można też zrobić w o wiele bardziej rozbudowanej. Więc ja Wam powiem za chwilę, ile ja zapłaciłem, ale też co ważne, ja osobiście brałem systemy nawigacji z opryskiwaczem, więc to był podwójny zakup. Więc też to gdzieś tam mogło mieć wpływ na to, jak ta cena wygląda, zarówno przy opryskiwaczu, jak i przy GPS-ie, no ale cenę opryskiwacza Wam podam w następnym filmie. I jeśli chodzi o cenę, którą zapłaciłem, 50 tysięcy, już wiemy, wchodzi przygotowanie ciągnika pod względem izobasa, tutaj nie było żadnych wiązek, niczego, on był totalnie goły, wchodzi monitor. Tutaj akurat jeśli chodzi o monitor i jego wybór, też to ma dość
dużą rolę, jaką cenę zapłacimy. Wchodzi kierownica, czyli autotrak, i wchodzi odbiornik. Cztery rzeczy. No ale tutaj naprawdę są to rzeczy do wyboru, w zależności od tego, kto, co, jakie ma wymagania. Możemy zrobić to o wiele prościej, możemy zrobić to w wersji rozbudowanej. I jeśli chodzi o te 50 tysięcy, no też tutaj zwrotu z agencji dostanę 20 koła, bo nie będę miał tam 50%, bodajże 42, jeśli chodzi o dofinansowanie. Więc na 30 tysięcy zapłaciłem za całość. Więc no, jestem ciekaw tutaj użytkowników różnych nawigacji, nie tylko John Deere'owskiej, ale w jakim czasie wy stwierdziliście, że wam to się zwróci. Mówię, no też każde gospodarstwo jest inne i nie ma tutaj brać co jeden do jednego, ale ważne są po prostu gdzieś tam opinie różnych rolników, różnych osób, które gdzieś te nawigacje już po prostu posiadają, ale no tak to wygląda z mojej perspektywy na dziś. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.